Takim składem zagra dzisiaj Inter Mediolan. André Onana w bramce. Dalej w obronie Milan Skriniar. Wystąpi obok Stefana De Freya. Henrik Mkhitaryan oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. W ataku zobaczymy zaś Edina Dzeko, współpracującego z Lautaro Martinezem. A tak prezentuje się skład drugiej ekipy. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. No i zaczynamy finał Pucharu Włoch. Kto sięgnie tu dzisiaj po to trofeum? Barella, Skriniar, podanie do Barelli, Skriniar, De Frey, Stefan De Frey, Hakan Çalhanoğlu, dośrodkowuje w pole karne, z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Odbiera czysto w polu karnym. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Jest to snajper najwyższej klasy. 4 gole w 3 poprzednich meczach to osiągnięcie, które budzi najwyższy szacunek. Myślę, że i dziś możemy spodziewać się bramki albo 2. Inter naciska. Akcja dobrze się zapowiada. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Skriniar. Piłkę przyjął Edin Dzeko. Barella. Adresatem tej wrzutki Dzeko. Bez trudu teraz to broni. Hatebur. Mocne, czyste wejście. Barella. Denzel Dumfries. No i Inter coraz bliżej bramki rywala. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez 2 zdań. Oczywista oczywistość. Teraz strzał z dystansu. Oj nie, zdecydowanie nie tym razem. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Szukają sobie miejsca do strzału. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Błąd. Tracą piłkę. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Dobre zagranie, ale jednak offside. Dobra piłka na dojście. Paszalić. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia.
I świetnie bronił, trzymał piłkę. Uwaga, strzał w kierunku bramki. I oto mamy bramkę! To pierwsze trafienie w tegorocznym finale Coppa Italia. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. No to mamy 1-0. To jest numer 88, Mario Bazalić. Hakan Çalhanoğlu. Podanie do Mkhitaryana. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Dobra piłka, może być niebezpiecznie. Umiejętne teraz zachowanie w obronie, skuteczne. Uwaga, wychodzi sam na sam. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. To może być kluczowa interwencja w tym meczu, bo dzięki temu nadal przegrywają tylko jednym golem i wszystko się tu może zmienić. Uderza na bramkę. Pewna interwencja bramkarza. I już skupia uwagę rywala na sobie. Słyszycie Państwo, kibice wyrażają dezaprobatę z tak głupiego podania. Przekroczenie przepisów. No i proszę, rzut wolny dla Interu. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Doskonale się teraz zachował. Było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ładnie teraz wymierzone podanie, może być ciekawie. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Zaczynamy drugą połowę finału Pucharu Włoch. Jesteśmy coraz bliżej poznania triumfatora tych rozgrywek. Jest za linią obrony, uwaga! Jest! Proszę Państwa! Remis! Wszystko otwarte! Ten finał zaczyna nam się od nowa! Co za historia! Już wyglądało na to, że wszystko jasne, ależ przed nami teraz emocje! Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wybił go w pole. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo! Wyrównali więc stan spotkania 1-1. Za darmo oddaje tę piłkę. Barella. Podanie odnajduje Lukaku. Dobry teraz atak na piłkę. Groźnie, Lukaku może to wykorzystać. I tak, proszę Państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko, Tomku, fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbierami i bramkami. Znakomita rola. Zatem mamy wynik 2-1. Çalhanoğlu.
Błąd. Tracą piłkę. Przy piłce Lautaro Martinez. Strata Interu. Dobra piłka ponad obroną. Okazja! Bramka! Powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić grę. Ciekawe, czy i jak odpowie przeciwnik. No w końcu to jest finał. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Na tablicy wyników 3-1. Inter zdecydowanie dziś dominuje w kwestii posiadania piłki. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Robin Gosens. Sędzia główny nie ma wątpliwości. Rzut wolny dla Mediolańczyków. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Calhanoglu. Przy piłce Lautaro Martinez. To nie było trudne. Broni bramkarz. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Dobre, skuteczne wejście. Za chwilę wznowią z autu. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Zamykają go teraz rywale. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. I mamy strzał. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. A jednak górą bramkarz, choć przy tym kornerze nie ułatwiali mu zadania. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Robin Gosens. No i Inter coraz bliżej bramki rywala. Przy piłce Lautaro Martinez. Podanie do Barelli. Uwaga, mocny strzał! Gol! Co za bramka! Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał! Teraz możemy obejrzeć pod różnymi kątami, jak doszło do strzału, a piłka wpada do bramki. Ależ to wyszło. Gra wznowiona od środka, ale chyba już tylko Inter ma ochotę do walki. Lukaku. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Przy piłce Lautaro Martinez. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Mario Pasalic. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Uwaga, mamy dośrodkowanie na bliższy słupek. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny.
Diego, proszę Państwa, broni karnego. Rzuca w okolice 11 metra. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Strata Interu. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Szybkie teraz wznowienie gry. Podanie do Barelli. I spokojnie broni to bramkarz. To już ostatnie 5 minut regulaminowego czasu gry. A różnica bramkowa wciąż jest duża, bardzo duża. Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Ośrodkowanie na bliższy słupek. Znakomicie zachował się w obronie, przejął piłkę. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Dobra, teraz piłka górą. Podanie odnajduje Lukaku. Dobrze broni bramkarz, musiał sięgnąć po piłkę, ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezliczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. Podanie do Barelli. Pudło, proszę Państwa, zagrożenia nie było. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Dumfries. Barella. Podanie do Lautaro Martineza. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Czy uderzy celnie? Tak, świetnie teraz bramkarz. Stawiają na krótkie rozegranie. Dośrodkowuje w pole karne, ma komu zagrać. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Tak jest, to już koniec.